kochani, witajcie na kanale Skrapkę. Dzisiaj nietypowy stół, jak widać, nie ma żadnych projektów, jakieś dziwne karteczki. Słuchajcie, właśnie wróciłam z urlopu i jeszcze nie miałam czasu, żeby w ogóle wejść do biura, żeby cokolwiek zrobić. Czy nawet nie do biura, tak już mówię, bo teraz mam pakowanie zestawów, więc teraz to takie jakby biuro. Ale generalnie nie robiłam żadnych projektów jeszcze, ale pomyślałam, że to jest dobry pomysł na to, żeby zrobić taki trochę nietypowy film, który teoretycznie może Wam się naprawdę przydać, przynajmniej niektórym z Was. Ale zanim Wam powiem, o co dzisiaj chodzi, chciałam się przedstawić. Mam na imię Kasia, mój kanał prowadzę od 8 lat ponad chyba już. Na kanale prezentuję projekty głównie ze scrapbookingu, czyli to jest taka sztuka tworzenia albumów, natomiast robię też kartki, różne inne papierowe ozdoby. No i jeśli Wam się spodoba na moim kanale, serdecznie zapraszam do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka, bo zasięgi z tymi zasięgami jest bardzo różnie i tych powiadomień wiem, że nie przychodzi tyle, ile powinno. I oczywiście witam serdecznie wszystkich powracających widzów, którzy są u mnie regularnie, także dziękuję Wam, że jesteście, dzięki Wam kanał cały czas funkcjonuje i mam nadzieję, że będzie funkcjonował jeszcze długo, długo. Słuchajcie, dzisiaj filmik, w którym pokażę Wam, jakie ja zostawiam rzeczy po w takich wakacjach czy urlopie po wyjeździe, które wsadzam później do albumu, bo jak wiemy, taki prawdziwy scrap to jest nie tylko zdjęcia, ale też pamiątki. Tutaj mam trochę nietypowy wylot, bo przy wylocie, wiecie, all inclusive jest trochę ciężko, bo nie chodzi się do restauracji zbytnio, wiecie, nie wydaje się zbytnio pieniędzy, no bo raczej się siedzi w hotelu i tak dalej, ale pokażę Wam, co mi się udało kolekcjonować. Tu mam jeszcze drugi wyjazd, jak byłam w Paryżu na dosłownie jeden dzień, więc tutaj też parę takich rzeczy mam zachowanych, także pokażę Wam, co udało mi się przywieźć i co będzie w albumie właśnie z tego wylotu. Słuchajcie, tutaj mamy takie wydruki, które dostaliśmy jeszcze przed wylotem z firmy Annex, bo z tą firmą podróżowaliśmy. I tutaj mamy takie, wiecie, informacje właśnie ogólne i tutaj właśnie są takie informacje odnośnie naszego wylotu, przylotu, wszystkich na całej naszej czwórki. Czyli takie cztery karty jakby informacyjne z tym, gdzie wylatujemy, jak. No i tu jest jeszcze ubezpieczenie. Także można sobie to zachować na pamiątkę, bo przede wszystkim, jak będziecie mieli takie coś na pamiątkę, to zawsze możecie wrócić do danej firmy, zobaczyć, jak to było, przypomnieć sobie, jak to było, jak przed wylotem, co trzeba było zrobić i tak dalej, więc sobie to zostawiłam. Tutaj mam, słuchajcie, z kolei taką kartę informacyjną, jak widać, wypisana przez jakiegoś, nie wiem nawet, jak się czyta to imię, ale to był taki osoba, która nas właśnie przewoziła z tego hotelu, nie z hotelu, tylko z lotniska do hotelu, nie tylko nas oczywiście, więc każdy, kto tam podchodził, dostał taką kartkę z informacją właśnie o hotelu i z informacją o różnych wycieczkach, które są organizowane w danym hotelu, także tu jest ten numer do tego rezydenta i godzina spotkania z tym rezydentem była, więc to też taka pamiątka, wiecie. Można sobie potem przeczytać, jakie tam ewentualnie rzeczy można było wyhaczyć. Oczywiście na wejściu dostaliśmy dwa kolory tych bransoletek dla dorosłych i dla dzieci. Widzicie, jak miał zieloną. Na razie jeszcze nie mam tutaj tej zielonej, bo Filip cały czas ją ma na ręce, nie chce jej zdjąć. Hanka gdzieś swoją, bo podziała pewnie, więc będę musiała liczyć to Filipa. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o pamiątki. Oczywiście mam tutaj kartkę z informacją z bagażu. I to jest akurat mój bagaż w Katowicach był chyba przyczepiony, czy do Katowic lecieliśmy, już nie pamiętam. Tu oczywiście też nie musicie tego całego zostawiać, można sobie z tego zrobić jakieś tagi i tak dalej, no ale to jest też taka, wiecie, pamiątka z bagażu. I druga pamiątka z bagażu, którą mam, to jest jak już dojechaliśmy, to każdy bagaż był opisany numerem pokoju w tym hotelu Jazz Accommodation, w którym byliśmy, ponieważ jakby bagaże szły oddzielnie. Myśmy zeszli sami, a bagażowy, że tak powiem, wiózł te bagaże, więc to jest jedna się ostała z naszego pokoju. Od razu widać numer pokoju, w którym byliśmy. Także pamiątka tego typu. Tu mam, słuchajcie, bilety lotnicze. Oczywiście są takie małe, no bo te duże pozabierane nas zostały przy wejściu do samolotu. I tutaj mamy oczywiście informacje, o której był wylot, jaka data, jakie miejsca siedzące i tak dalej. No i tutaj są też te same od tych bagaży, te karteczki. Teraz, jeżeli chodzi o sam hotel, to w hotelu, jak już, o tu są powrotne bilety, to za chwileczkę, no ale wiadomo, tu są bilety powrotne z Hurgady już do chyba, nie, to były do Hurgady, a to są chyba z Hurgady, już nie pamiętam. W każdym razie, w hotelu była taka koperta,
Też numer pokoju mam tutaj i w kopercie był super plan całego hotelu, w którym byliśmy. On był, słuchajcie, był naprawdę ogromny. Tu był taki główny budynek, tu się wjeżdżało jakby do całego hotelu. To był ten główny budynek, gdzie się jedli, gdzie jedliśmy. My mieszkaliśmy tutaj w tym miejscu. Tutaj są pokoje 1270 i tu właśnie mieliśmy swoje okna tak wychodzące na tutaj ten basen. I tu była jakby jedna część, tu była druga część, tu była, no ogromny był ten hotel, tu już morze, które nam zwiało później, bo było odpływ, ale dobra. W każdym razie tutaj mamy plan i z tyłu, słuchajcie, po polsku, ponieważ tam jest Polaków chyba, nie wiem, 80%, mamy wszystkie informacje odnośnie hotelu, także fajnie, bo można sobie poprzypominać, można sobie zobaczyć, gdzie się w końcu było. Śmiesznie, najśmieszniejsze jest to, że ja to tak naprawdę zobaczyłam dopiero w dzień wylotu. Jakoś tak widziałam tą kopertę. Ale tak jakoś, wiecie, no nie wiem, gdzieś to pierdykłam i nawet nie wiedziałam, gdzie to jest. Także to były informacje w ogóle o tym, o której są otwarte niektóre restauracje, w jakich godzinach, gdzie można coś zjeść. Ja oczywiście nic nie pamiętam. To jest, słuchajcie, kieszeń, w której były za każdym razem sztućce na stole. Jak chodziliście na stołówkę, no nie stołówkę, ale to wiecie, jadalnie, czy jak to nazwać. Przepraszam. I do tego była chusteczka. Więc oczywiście zakitwasiłam chusteczkę, znaczy to było na tych zewnętrznych basenowych, tych hotelowych restauracjach, więc sobie zakusiłam, tu można z tego zrobić fajną kieszeń, a tutaj sobie zakusiłam po prostu chusteczkę, no po prostu właśnie na pamiątkę i sobie można to wsadzić, tą chusteczkę gdzieś tam do albumu. Nawet zakusiłam, słuchajcie, zobaczcie, od słomki, ale to dlatego, że chciałabym tutaj wpisać w tym albumie właśnie, że tych słomek tam się po prostu wydaje pierdyliard, bo wiecie, drinki macie nie limitowane, więc siedzicie sobie nad morzem, no albo nad morzem, albo nad basenem, no to tam generalnie się cały czas te drineczki popijają, tym bardziej, że są dość słabiutkie. Ja nie wiem, ile tam tego wypiłam, a w życiu nie czułam się w jakiś tam sposób, wiecie, na rauszu, nic takiego. Dają, no niewiele, ale tam troszeczkę. W każdym razie do każdego drinka dają ci słomkę i tych słomek się po prostu tyle tam przewijało, walało, mówię, wezmę, żeby to zaznaczyć. Jak nie wezmę tego, to zapomnę o tej informacji. Teraz słuchajcie, mam tutaj troszkę może nie po kolei, spróbuję tak po kolei to zrobić, no nie jest po kolei. Tu jest na przykład wizytówka z parkingu, w którym zostawiliśmy samochód przed wylotem, czyli w Katowicach przy lotnisku, tam jest milion tych parkingów. I my tutaj zostawiliśmy właśnie parking, w tym Grand Parking. Tutaj mam informację tego faceta, bo jak przyleciliśmy, to po nas przyjeżdżał. Tu sobie wpiszę kwotę, jaką zapłaciliśmy, bo to zawsze jest taka fajna informacja, gdzie później na przykład za rok będzie trzeba szukać i trzeba będzie zobaczyć, gdzie, jakie kwoty są. To będę sobie mogła wpisać kwotę. Tu jest, słuchajcie, znowu karta do hotelu, ale to mi się fartnęło, bo zobaczcie, ona jest rozwalona. I tą kartę zostawili u nas w pokoju prawdopodobnie obsługa. Ponieważ my mieliśmy trzy karty, ja trzy karty zdałam, a ta się u nas walała, więc po prostu wykorzystałam tą sytuację i tą kartę sobie po prostu zachmęciłam. Ona już nie działała, ale tak wyglądały nasze karty do hotelu, także dodatkowy bajer do albumu. Tu mam, słuchajcie, takie karteczki. Tą karteczkę wypisał facet, który mnie dorwał na basenie, bo wiecie, na basenie i w ogóle tam na tym całym terenie chodzi kupę tych chłopaków z różnymi tam wycieczkami, jakimiś tam, nie wiem, masażami, paznokcie robią, no pierdyliard różnych rzeczy. No i do mnie poszedł facet właśnie, że mają takie fajne sesje zdjęciowe. W sumie mogę wam pokazać te zdjęcia w zasadzie, bo mam tutaj je. I oczywiście, wiecie, jak to ściema, nie? To za darmo, potem tam 5 dolarów, potem się zrobiło 10 dolarów, potem się okazało, że ja tam mogę zostawić 100 dolarów, bo to chodziło o to, że była naprawdę profesjonalna, no powiedzmy profesjonalna, jak można tak nazwać, bo to będzie 15 minut sesja. I słuchajcie, facet ze mną chodził w takiej kiety, zaraz zobaczycie, po całym terenie. Narobiliśmy tych zdjęć, o Jezu, chyba, no nie wiem, z 50. Po czym jak się okazało, trzeba było zapłacić, no to się okazało, ja powiedziałam, on mi powiedział, że będę płacić 5 dolców, więc ja wzięłam dychę, nie, na wszelki wypadek. I mówię do niego, ja mam 10 dolców, a on mówi, no za 10 dolców mam pani dwa zdjęcia, nie. Także słuchajcie, dwa zdjęcia wzięłam, to była właśnie taka sesja w takiej sukni, czyli to takie, wiecie, wszystko było takie, to już niedopasowana ta suknia, więc no te dwa udało mi się wybrać takie, co powiedzmy mi się podoba. O, tutaj widać ten cały odpływ, bo tutaj normalnie powinna być woda, nie? A tu już wszystko było puste, tam dopiero była woda daleko. No ale takie zdjęcia wybrałyśmy z Hanią, bo Hanka ze mną poszła wybierać, także mam nadzieję, że wam się podobają. No pamiątka zawsze jest. No i właśnie to jest ta karteczka, tu nawet zobaczcie, wpisał, że bo mówi do mnie to 10 euro, ja mówię, ja nie mam teraz pieniędzy, bo ja byłam teraz na tym basenie, oczywiście mieliśmy pieniądze, ale mówię, nie będę nic mu dawać, bo ja nie wiem, co to w ogóle będzie, jak to będzie i tak dalej.
facet do mnie 10 euro, ja mówię, że nie mam, no to dobra, to proszę przynieść, jak przyniesie. No ja poszłam z tym 10 euro, oczywiście wiedziałam, że to będzie jakaś ściema i będzie trzeba dać więcej pieniędzy, ale wtedy sobie założyłam, że tylko mam dychę i więcej nie chcę. Także to była karteczka, a to już było wydawka tych zdjęć i zobaczcie, tu napisał w ogóle 22, zapłacono 22. Bez reszty, ja nie zapłaciłam wcale 22, tylko 10, więc nie wiem, co to w ogóle chodzi, że dwa zdjęcia chyba w dolarach, no i tutaj są podane jest pokój, 22, to wcale nie była 22, data, to w ogóle wygląda jak moje pismo, ja pierdzielę, przecież to nie ja pisałam, ale ja, jak ktoś ma identyczne pismo, ja. No. W każdym razie, to z kolei, to jest coś, co pewnie gdy Filip byłby trochę starszy, żeby to nosił, no ale on jest malutki. Hania ma takie same tutaj ze SH. Tu byliśmy w takiej, to się jakoś tam, kurczę, już raz nie pamiętam, ale chodzi, to jest jakiś tam specjalny kamień, który oni wydobywają z tych swoich gór tam przy Hurgadzie, gdzieś tam w Luksorze zresztą. I facet miał takie właśnie szyjniki i z tyłu na miejscu robił takie literki. No i to Filipa właśnie tak wygląda. Widzę, to też wtedy do albumu, to nam dosłownie dolara kosztowało, bo to wiecie. Ej, chodź dziewczynko, podaj mi swoje, wiecie, imię. No to ona mówi Hania, nie? No ten wystukał, hi, pokazuje, ona jakie ładne. Ona chce to wziąć, a on $1. No to też było do przewidzenia. Także $1 dostał i ja to przyszedłem po prostu w albumie na pewno, bo Filip to i tak zgubi albo zepsuje. Natomiast tutaj mam, słuchajcie, jeszcze rachunki. Teraz nie bardzo wiem, czy to wszystko to jest do jednego. Chyba nie. To chyba jest, tak, tu byliśmy na dworcu w Hurgadzie, na lotnisku w Hurgadzie i dzieciaki już się zgłodniały, mieliśmy, jak wiadomo, do lotu 2 godziny po odprawie. No i tam był, słuchajcie, Burger King. No i zostawiłam sobie rachunek z tego Burger Kinga. Płatność to jest w ogóle napisana nie w euro, tylko właśnie w tej ich walucie, więc nawet nie wiem, ile myśmy, ani w dolarach, ani w tym, to nie wiem, ile myśmy nawet zapłacili. A to, słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest to. To są jakieś też dwa zakupy, ale teraz nie wiem, bo tu zapłaciliśmy 42, a tutaj 8, nie wiem, czy to jest... Tutaj też na dworcu, ale ja nie pamiętam, żebyśmy coś musieli, muszę się zapytać Dawida, co to było. Chyba, że to jest to samo do tego i to by było 42 dolce, to mogłoby się pokrywać. Tylko, że wydał mu chyba dwa, nie powinien mu wydać dwóch, tylko jeden chyba zostawić dla siebie. Nie mam pojęcia. Ale to jest ten sam zakup, bo widzę, że jest dokładnie... A, dobra, Dawid coś chyba dokupywał. Czyli to wszystko będzie z tego burgera. Z tej burgerowni. No i to są moje takie pamiątki. Oczywiście można jeszcze, jak jesteście, możemy jakiś piasek sobie nasypać do woreczka. Ja w ogóle, jak byliśmy w Luksorze, to były takie... cała świątynia, którą zwiedzaliśmy, ona była wysypana takimi maleńkimi kamyczkami. I ja chciałam takiego kamyczka płaskiego, one były tak bardzo, wiecie, wypolerowane. Chciałam tego płaskiego kamyczka wziąć. I powiem wam, że bym go wzięła, ale potem sobie pomyślałam, wiecie co, że wiecie, tam to są jakieś tam wierzenia, tam są jakieś bogowie, coś tam pomyślałam, kurczę, może coś zawlekę ze sobą do tego, wiecie, jakoś tak nie czułam się pewnie, żeby coś z tej świątyni konkretnej brać, wiadomo, to były kamienie, na się Hanka jak mi zobaczyła, mówi, przecież są zwykłe kamienie, zwariowałaś mama i w ogóle, no ale powiem wam, że tak jakoś miałam taki lekki i odpuściłam ten kamyczek, także oczywiście można jeszcze było więcej rzeczy zatargać i pewnie jakby ze mną wszyscy myśleli w mojej rodzinie o tym, żeby pamiątki brać, to byłoby tego więcej, ale i tak myślę, że jak na album tyle wystarczy. Ale pokażę wam jeszcze, słuchajcie, wylot. A, tu jest jeszcze z tego z Hurgady, bo Dawid brał udział w jakimś tam konkursie na rzuty rzutkami, no i zdobył tam złote chyba medal. Nie, my tam nie było wtedy. Hania tam była, więc to też wezmę do albumu, bo przecież nie będzie tego nigdzie wieszał. Ale to też fajna pamiątka. Tutaj mam, słuchajcie, jeszcze z wyjazdu jednodniowego dosłownie do Paryża, więc też nie ma tego dużo. Ale też tu mam trochę rzeczy z tego Paryża też do wsadzenia do albumu. I zaraz wam tutaj pokażę. A, i tu jeszcze mam, słuchajcie, też z Hurgady, tylko że to jest, ja sobie zbieram właśnie breloczki. Mam tutaj breloczków mnóstwo usiedzeń, czy on kiedyś pokazywałam. Ale generalnie to... Czekajcie. To się zaczęło chyba w Stanach dopiero, jak ja zaczęłam zbierać i tu mam różne, tu jest, tu mi Dawid przywiózł z Szkocji, tu wszystko są Stany, część mam w ogóle jeszcze z przy torebce, tam gdzieś generalnie lubię właśnie, zamiast magnesów to zbieram właśnie bryloczki i wzięłam sobie taki jeden bryloczek, no i też wzięłam z tym okiem, który tam według ich wierzeń ma być ochroną, ja uważam, że wiecie, każdy ma, tak powiem, każdy wierzy w Boga, w którego wierzy, ale tak naprawdę to wszystko jest pewnie jeden i ten sam, więc
Pomyślałam sobie, że pewnie krzywdy mi nie zrobi. W każdym razie wzięłam sobie taki, ja go raczej nie będę rozparcelować do albumu, bo czasem kupuję takie, kupowałam takie rzeczy, że na przykład kupowałam jakieś coś, co wiedziałam, że mogę do albumu po prostu na części piesze, wiecie, to można na przykład przyczepić do grzbietu, no nie, jak nie zbieracie, ale warto taki wlożek sobie kupić i przyczepić sobie do grzbietu, zwłaszcza jak jest taki trójwymiarowy, ale na pewno zużyję sobie na przykład to, jako taga, tak, i tu już sobie zapiszę, że to tam karteczka od pamiątkowego, pamiątkowego bryloczka i to też można dołożyć do pamiątek. A jeżeli chodzi o, słuchajcie, pamiątki z tej francuskiej mojej podróży, to tak, tutaj są oczywiście bilety chyba w jedną i w drugą stronę. Tak, bo ja wybrałam sobie, tu kupowałam sobie akurat miejsce, sama wybierałam, więc wybrałam sobie to samo miejsce w obie strony, ale tutaj widać, że tu jest Poznań, Paryż, tu jest Paryż, Poznań, więc bilety oczywiście są. Tutaj mam już o... a nie, to jest Grusza Philip United. To co to jest? To chyba jest też jeszcze z tego. Chyba jest z nasz Piasecka Grusza, Wrocław, Warszawa. O jest, to jest jakiś w ogóle jakiś wy... Wrocław, Warszawa? Nie wiem, to nie ten wyjazd. Tutaj mam, słuchajcie, słuchawki, które były wydawane w autobusach. Tych takich, w tym takim autobusie, co jedział, jechał po całej tam, w całym Paryżu. Boże, nie Paryżu, no, Paryżu. No i tam się słuchało, wiecie, tam to one są, wiecie, mojej jakości gównianej, ale też można z tego zrobić jakiś fajny brylok, albo nawet zamknięcie do albumu, takie, wiecie, zawiązywane i zamknąć takimi właśnie słuchawkami. Tu mam, słuchajcie, z orzeczki, które jadłam, patrzcie, jeszcze jedna, to jest coś w środku, no ale fajne. Słuchajcie, to są mieszanka, którą kupiłam sobie na podróż, jeszcze jak jechałam pociągiem do Poznania, więc jeszcze to pamiętam, za chwilę już tego nie będę pamiętała. I z tego też można zrobić jakąś fajną kieszonkę, albo po prostu przyczepić do albumu. Tutaj mam pociąg, bo tak jak mówię, najpierw jechałam z Rataj do Poznania, więc tu mam to połączenie. Co ja tutaj mam? To jest też coś, dostałam chyba na bilet pewnie. Intercity, tak, czyli tutaj były bilety. Z tego też można zrobić jakąś fajną kieszonkę po prostu na zdjęcia. Można sobie to przyczepić tak, można sobie zrobić z tego, wiecie, tutaj skleić i zrobić takie całość, bo to jest tą stronę, można sobie zrobić takie zamknięcie w ten sposób i z tego sobie zrobić po prostu wkładkę do albumu. Co ja tutaj mam? Blanket, Jane Blanket, co to jest w ogóle? Widzicie, już nie pamiętam. Warszawa, Jerozolimskie, PKP Intercity. To jest bilet. No bilet. Okej. Okay. No tak, bo jeszcze biletu nie było. Nie no, był tu. Dobra, nie wiem, muszę się zorientować. W każdym razie, tak jak widzicie, bilety zbieram. Tutaj, co to jest? Bo tego, słuchajcie, już dawno nie przeglądałam, bo to wiecie, w Paryżu już byłam jakiś czas temu. I tutaj mamy chyba też od biletów, mi się wydaje. Jakieś tam ubezpieczenie chyba, wiecie? Tak mi się wydaje. Tutaj mam już bilet lotniczy. Ten wydany już później. Nie, to jest ta sama Warszawa. Wiecie co, ja mam tu połączone jakieś dwa wyjazdy. Nie wiem, o co chodzi, kurde. To jest ta Warszawa, co tutaj. Bo to, wiecie co, wyciągnęłam z torby, gdzie miałam właśnie te pamiątki. I słuchajcie, przy Was teraz znajduję kolejne... Wiecie co, ja nie wiem, co to jest za lot. Muszę się zorientować, co to był za lot. To chyba jeszcze do Stanów, słuchaj. Czy to możliwe? To jest powrót ze Stanów, już widzę. Hale jaja. Dobra, powrót ze Stanów. I tu też nie pamiętam, z czego to jest. Shop & Go, jakiś voucher. Też w jakiejś restauracji. Ale to jest na pewno z Paryża, no bo jest data 20 października, więc to na pewno jest z Paryża, także jakieś tam włócze dostaliśmy, Shop & Go. Także mówię, to był taki jednodniowy wylot, więc tutaj no, tych pamiątek za dużo nie ma. Nie wiem, gdzie mam wszystkie paragony, bo tam cały czas kupowaliśmy, jedliśmy i w ogóle, ale większość, wiecie, płaciliśmy jakimś tam kartą. Nie wiem, czy w ogóle jakieś paragony były, a większość płacił Dawid, więc on po prostu wypierdzielał wszystko i wiecie. Jak nie... Warto, słuchajcie, jak jedziecie na taki wyjazd, poinformować wszystkich. Słuchajcie, jak coś macie, zbierajcie, bo ja chciałabym do albumu, bo wiadomo, ludzie o tym nie myślą. Ci, którzy takie rzeczy nie robią, nic dziwnego, po prostu wszystko wypierdzielają, a my, zbieraczki i kolekcjonerki, pasjonatki i
te, które chciałam to odmienić, ale nie dało się, te, które przechowują właśnie wspomnienia, no to wiadomo, mamy inne troszeczkę myślenie, także warto po prostu uprzedzić osoby, z którymi lecicie, jedziecie, słuchajcie, ja jestem skraperką, zbieram pamiątki, więc jak będziecie mieli jakieś bilety, uwierzcie mi, że to działa, bo ja nieraz tak było, że leciałam właśnie gdzieś z dzieciakami, jechałam czy z Dawidem i oni wszyscy mi zawsze zostawiali, po prostu trzeba było ich tylko poinformować wcześniej, także to jest, myślę, ważne, jak jedziecie z kimś, bo ludzie o takich rzeczach nie myślą. Mam jeszcze w domu pudełko po soczku, taki właśnie egipskimi, wiecie, napisami, ale jeszcze ten soczek jest niedopity, jest pełny, więc jak wypijemy, to ja go po prostu, wiecie, otworzę na płasko, bo soczek jest, jak wiadomo, kartonikowy, jak go otworzycie, to możecie zrobić taki płaski, taką płaską kieszeń, taką jakby papierową, metalową, więc ten jeszcze będę miała. Także to też taka podpowiedź, można sobie użyć, a to użyję, ja tylko dlatego to biorę, no bo tam jest wszystko w tym takim, wiecie, ich języku, tymi znaczkami fajnymi popisanymi, więc to jest takie też ciekawe. Także mimo tego, że to był hotel, zamknięci w hotelu byliśmy praktycznie cały czas, mieliśmy dwie wycieczki, no to... A, mam jeszcze rzeczy! Teraz mi się przypomniało uchani w plecaku, oh no! Tam mam, słuchajcie, na pewno bilety, które mieliśmy do wejścia do tych wszystkich właśnie... do tej świątyni na przykład, to tam są bilety do dwóch miejsc, więc są bilety dla wszystkich nas. No szkoda, że nie pamiętałam, bo bym to wam podłożyła, abyście zobaczyli jeszcze. No ale tu wam tylko podpowiem. Bilety właśnie, gdzie wchodziliśmy do tych świątyni i tam później do Doliny Królów, tam było wejście do grobowców, więc tam też mieliśmy bilety. Także te bilety jeszcze nam zostały i nie wiem, czy coś jeszcze mi zostało tam z tego, w tym plecaku Hani, bo ten plecak właśnie braliśmy wtedy na ten wypadek, więc może coś tam jeszcze mam. Ale pomyślałam sobie, że taki filmik może wam się przydać, bo czasem nie wiadomo właśnie, co tam tak naprawdę sobie brać i co brać na pamiątkę, a może wam takim filmikiem troszeczkę przybliżę temat tych właśnie, taki prawdziwy skrap i tego prawdziwego skrapa i tego takiego właśnie zachowywania wspomnień, które później fajnie się ogląda, nie? Także dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się na kanale teraz już znowu regularnie. Ja starałam się tam troszkę wam wrzucić jakieś tam treści w tym czasie, kiedy mnie nie było, ale uwierzcie mi, że to był mój pierwszy urlop i ja jeszcze nawet nie wiedziałam, jak do tego podejść, żeby to wszystko wyrobić ze wszystkim. Także następnym razem będę promowała jakiś urlop, to wcześniej zaplanuję trochę więcej filmów dla was. Mam nadzieję, że tęskniliście i że będziecie ze mną znowu regularnie, bo znowu będziemy się widzieć co tydzień po 3, a nawet 4 razy, jeżeli jesteście w teamie. Zapraszam w środę o 21 na live'a, zapraszam w piątkę o 19 i w niedzielę o 19. Czasem niedziela mi się obsunie na poniedziałek i wtedy w poniedziałek ten film wrzucam, ale to czasem po prostu, bo to wiecie, jest weekend i różnie, jak mi się uda wcześniej nagrać, to mam, a jak czasem mi się nie uda, to daję w poniedziałek, tak jak dzisiaj na przykład. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, pozdrawiam was serdecznie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten film podoba i wrzućcie lajka. Do zobaczenia. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz wesprzyj i dołączyć do teamu, albo klawisz podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!